Mount & Blade to bardzo odważna gra. W czasach, gdy wszystkie inne tytuły stawiają na piękną, dopieszczoną szatę graficzną, ona ośmiela się być brzydka. I wydaje się, że czyni to z premedytacją. Zamiast ślicznego wyglądu, Mount & Blade stawia bowiem na doskonały pomysł i przyjemność płynącą z gry. Zabawę zaczynamy jako przedstawiciel niskich warstw społecznych fikcyjnego średniowiecznego państwa. W kieszeni mamy zaledwie kilka złotych monet, ale marzy nam się podbicie sporych ziem i ogłoszenie niepodległości. Niemożliwe? A jednak tak. Wystarczy zabawić się tylko w swoistego, lądowego pirata. Zaciągnąć kilku chłopaków z widłami i przy ich pomocy napaść na słabo broniony transport. Za zrabowane pieniądze zaciągnąć lepszych wojowników i powtarzać operację, aż zbierzemy armię na tyle silną, by móc zdobywać zamki. Wtedy do suwerenności droga niedaleka. Proste? No nie zupełnie. Przede wszystkim wojska zaciężne to nie cyborgi, które po zakupieniu zasuwają do upadłego za darmo. Podkomendnym musimy płacić regularnie żołd. Musimy więc uważnie wybierać cele ataków tak, by wystarczyło na opłaty i jeszcze co nieco zostało. Druga kwestia wynika z faktu, iż nasi podkomendni niechętnie walczą sami i wymagają, byśmy brali czynny udział we wszystkich starciach. Walka jest chyba najmiodniejszą częścią całej gry. Bieganie lub jeżdżenie konno po terenie i bezlitosne atakowanie wrogów jest tak fajne, że po prostu nie można się oderwać. Należy w tym momencie podkreślić, iż posługiwać możemy się kilkoma setkami broni białej i dystansowej podzielonej na kilkanaście kategorii. Co ważne, każdą kategorią broni walczy się zupełnie inaczej, a poszczególne narzędzia na wirtualnym polu bitwy zachowują się praktycznie identycznie jak jego realne pierwowzory. Tłumacząc to na język polski. Ilekroć zmienisz broń, twoja postać zacznie się zachowywać na tyle odmiennie, że poczujesz się, jakbyś zmienił bohatera w grze typu mordobicie. A jako, że broni jest kilkaset, do tego dochodzą elementy pancerza, tarcze oraz możliwość wojowania konno lub pieszo, to bitwy w Mount & Blade śmiało można traktować jako niezwykle złożone, ciekawe, realistyczne i grywalne, chodzone na walanki z praktycznie nieograniczoną liczbą postaci do wyboru. Coś niesamowitego. Inne, niewątpliwe zalety Mount & Blade, których ze względu na ograniczony czas materiału nie zdążymy dokładnie omówić, to niesłychana swoboda oraz wątki RPG. To jest rozwój postaci, wykonywanie questów. Z oceną Mount & Blade mieliśmy wielki problem. Z jednej strony gra jest paskudna, z drugiej zaś niesamowicie miodna, oryginalna i wciągająca. Po długich rozważaniach stwierdziliśmy, iż ważniejsze jest, jak ciastko smakuje, a nie wygląda. Stąd ocena 4/5.